Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, wracamy do Reigned King League of Legends Story. Ostatnio pokonaliśmy morską bestię, gdzie Braum chyba oberwał z 10 razy, ale przeżył, więc jest git. Dobra, odbieramy tą naszą nagrodę, czyli legendarny amulet gwiezdnego metalu. Odbieramy 35 jeszcze koron, świetnie. W ogóle mamy 65 koła kasy, więc to też jest fajne. Ale czym jest ten amulet? Amulet z gwiezdnego metalu. O kurde. O kurde. MF-ka. Oj kochanie, ale ty dostałaś teraz boosta. Może to Braum powinien dostać. Bo on tak co chwilę pada. Musimy pozmieniać w ogóle te przedmioty, ale z tego co widziałem, kochani, ja tu zapiszę grę. Mamy 77% fabuły, to jest jeszcze 23% gry, więc myślę, że troszeczkę jeszcze sobie popykamy. A ja może ogarnę to wszystko jakoś tak w przerwie, zobaczę jeszcze. Idziemy najpierw odkryć sekret naszej kuźni, którą mamy tutaj do odkrycia na wyspie. To pierwszy port to było chyba to. No to już tam zniknęło niestety. Świątynia Oczyszczenia, Zatoka Beachwater, Wieczna Wyspa i Topielczy Port. Tak szczerze powiedziawszy, jeżeli byśmy nie mieli chyba tego Yasuo, to nie wiem, czyśmy to wygrali, tak szczerze powiedziawszy. Ja myślę, że od razu wykonamy tego questa z tymi mobami, które mieliśmy do wybicia. Ale to za chwilę. Ale to za chwilę. Idziemy do Nekrita. Nekrit, co ty nam tutaj powiesz, przyjacielu? Wróciliście, a zniszczony król został oswobodzony. Powoli przemieszcza się ku Beachwater, niszcząc wszystko po drodze. Przysięgliśmy ochronić miasto. Mamy amulet, który może go powstrzymać. Niestety zdążył go już wypaczyć i przyćmić jego magię. Gdzieś na tych wyspach ukryta jest kuźnia buru. Miejsce o takiej mocy powinno być w stanie oczyścić ten amulet. A, tak, kuźnia buru. Jeśli pamiętam, jest ukryta w głębi pobliskiego skarbca. Ciebie ten skarbiec wielce zainteresuje, Ari. Mnie? Vesani korzystali z tego właśnie skarbca. Może odnajdziesz tam echa przodków, których tak szukasz. W ślady Vesani. Z całą pewnością to właśnie zrobię, myślicielu. Jesteśmy ci dłużni. To ja będę dłużny wam. Czekałem długo na bohaterów, którzy przepędzą mgłę. A więc, dobra, ja wiem, gdzie jest chyba... Gdzie jest to wszystko. Biblioteka Agonii, Gai, Skarbiec Vesani, a nie, to tutaj nas nie było, a to jednak nie tu. O kurde. Dobra, nas tu jeszcze nie było. Oto chwila prawdy. Sprawisz, że wejdziemy? Oby. Braum ma nadzieję, że połączy cię to z twoim ludem, Ari. Tak długo czekałam. Po co się spieszyć? Jaka rezolutna. Kokieteria. Dobra, z racji tego, że w sumie... O, domek kryształu duszy. Tu mamy secret do rozpoczęcia, ale przed tym czekają nas rozmowy. Zjedz posiłek i odpocznij. Oczywiście, że tak. Coś cię trapi, Loi? Ja myślę o tym, co nadejdzie. O tym, co przyniesie Naga Kaburossa. To ścieżka pełna przygód. Bohaterowie z różnych stron walczą ze wspólnym wrogiem i zwyciężają. W twoich ustach brzmi to heroicznie, jak i w historiach. Ale zastanawiam się, czy podjęłam dobre decyzje. Czy jestem odpowiedzialna za to, z czym musimy się mierzyć.
Jesteś pełna niepewności, ale wciąż podążasz za głosem serca. To czyni cię silną. Inspirujesz towarzyszy. Dlatego Braum będzie stał u twego boku do samego końca. Dziękuję, Braum. Cieszy mnie twoje zaufanie i towarzystwo. Gdy Braum wróci do domu, będzie opowiadał historię o Illaoi, kapłance Krakena. Cały Freljord pozna twe imię. No to trzeba wygrać. Historia musi mieć szczęśliwy koniec. Serio ta dwójka ma coś ku sobie, ewidentnie. Bardzo dobrze się dogadują. Sara, nie śpisz? Tak, czekałam, żeby móc w spokoju zamordować cię we śnie. A co u ciebie? Podobnie. Skoro obie nie śpimy, możemy wrócić do wspólnego ratowania świata. Razem możemy mieć szansę. Niezłą mamy załogę. Gramy o dużą stawkę. Ufasz naszym towarzyszom? Tak samo jak tobie. Może jednak bardziej, inaczej po nas. Poświęć im dłuższą chwilę. Walcz u ich boku. Mogą cię naprawdę zaskoczyć. Zobaczymy. No akurat Miss Fortune to cały czas walczył naszego boku, więc to troszeczkę jest takie, no, zdanie nieprawdziwe. Za to Illaoi siedzi w kantorku. Przez te wszystkie lata nigdy tak długo nie byłam z dala od domu. Pomyślałem o tym samym. Zabawne. Nigdy się nie zastanawiałem, co jest za morzem. Sądziłem, że jedynie więcej wrogów. Myślisz, że wrócisz do Joni, gdy to wszystko się skończy? Myślałem, że tego chcę. Wrócić do domu, wieść normalne życie. Teraz nie jestem pewien. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, kiedy Ionia ostatni raz przypominała dom. Przykro mi, Jasuo. Chyba cię rozumiem. Tylko ty byś mogła. Przez ostatnich kilka dni dowiedziałam się więcej o sobie i o świecie niż przez cały czas spędzony w Joni. A jeszcze tyle sekretów czeka na odkrycie. Oboje musieliśmy odejść, aby odkryć siebie. Nieustannie szukaliśmy w niewłaściwym miejscu. Cieszę się, że wspólnie kroczymy tą ścieżką. Na nasze szczęście masz kiepski gust, jeśli chodzi o ochroniarzy. To było dobre akurat. Obserwujesz mnie. Boisz się mnie. Jeśli tego chcesz, musisz się bardziej postarać. Nie jesteś człowiekiem. Już nie. Co ci się stało? Zdradzono mnie. Poszedłem na dno. Teraz ciemność jest moim domem. Wyczuwam twój gniew, ale też poczucie sprawiedliwości. Głębiny chcą krwi, a ja jestem ich narzędziem. Ale czarna mgła krzyżuje mi plany. Zastanawiam się, gdybyś znał moją przeszłość, czy znalazłabym się na liście? A może na czyjejś innej? Każdy jest na jakiejś liście. Zabijałaś, więc myślisz, że jesteś zła. Po prostu tego wymaga od ciebie twoja natura. Ze mną jest podobnie. Mam nadzieję, że znajdziesz sprawiedliwość. Jeszcze jedna rozmowa. Braum zauważył, jak patrzysz. Czegoś ci potrzeba? Chcesz wiedzieć, o czym myślę, wielkoludzie? Może jednak nie przy wszystkich. Spokojnie, Braum. Myślałam o twoich opowieściach o domu. O trolach i smokach. I górach pokrytych lodem i śniegiem. Zanim cię spotkałam, to były tylko historie. Śniłam niegdyś o dalekiej żegludze, o poznaniu każdego zakątka świata. Ale
To Bilgewater stało się całym moim światem. Więc musisz odwiedzić Freljord. Braum będzie ci przewodnikiem. Czeka nas wiele przygód. Spokojnie, wielkoludzie. Jedna przygoda na raz. Boże, was przepraszam za ten śmiech, ale to było genialne. Naprawdę to było genialne. No Braum to jest jedną z takich pozytywnych postaci, że o matko. No, naprawdę, tak jak ja, no grałem trochę Braumem, jeżeli chodzi o LoL'a, ale no tutaj ta postać ma taką esencję w sobie, naprawdę, ta postać im wyszła chyba najlepiej w całej tej grze, naprawdę, to jest najlepsza postać w całej tej grze, ewidentnie. Wróciłeś do pełni sił? Powiedzmy. Muszę przyznać, że zaczynałam się martwić, ale po całej tej sytuacji na wyspie wydajesz się być jak nowonarodzony. Tak dobrze to nie jest. Ale faktycznie, czuję się inaczej. Nie umiem tego wyjaśnić, ale spotkanie z cieniem brata uzdrowiło część mojej duszy. To smutne, ale nie sądziłem, że to możliwe. Teraz to ty dajesz mi nadzieję. Wyobraź sobie, tak wyglądało moje życie od dziecka. Ścigałam kogoś, kto odebrał mi wszystko. Sądzisz, że zabicie Gangplanka zapewni ci spokój? Sama już nie wiem. Ale nic mi nie zostało. Wszystko wkrótce się wyjaśni. Jesteśmy blisko, Sara. Gangplank zginie. Z twojej lub z mojej ręki. Znowu zaczynasz. Dajesz mi nadzieję. Ua. Jeszcze jedna rozmowa? No dobra. Joni ani nie. Efektywnie władasz mieczem. W ustach wprawnego mordercy brzmi to jak komplement. Zabójca rozpozna innego zabójcę. Chyba masz rację. Mój mistrz był największym szermierzem świata. Ja jestem tylko jego cieniem. Nie ma nic złego w byciu cieniem. Bycie nierozpoznawalnym ma zalety. Więc twój mistrz nie żyje. Tak. Niektórzy sądzą, że ja go zabiłem. Chcesz go pomścić? Uważasz, że tego nie zrobiłem? Takie mam przeczucie. No, chociaż rozpruwacz z krwawego portu mi wierzy. Tak. Jeszcze jedno. No dobra, to będziecie dzisiaj mieć komplet rozmów po prostu. Pike, myliłem się co do ciebie. Tak jak wszyscy. Jesteś pomocnym sojusznikiem. Jesteście potrzebni, wszyscy. Jesteśmy. Nie ufaliśmy ci, gdy do nas dołączyłeś. Udowodniłeś, że jesteś godny naszej sprawy. Gadasz jak kapłanka. Nie to mam na myśli. Mówię jako wojownik. Przyznaję, że nieczęsto robię coś takiego. Może się przyzwyczaisz. Nie widziałeś mnie w czasie pracy. Może kiedyś. Nie, dzięki. Wolę naszą relację taką, jaka jest. To prawda. No, chyba koniec. Dobra, mamy 15, no 14 minut odcinka. Ale myślę, że te rozmowy naprawdę są fajne, jeżeli chodzi o takie słuchanie tego wszystkiego, bo dowiadujemy się takiego prostego życia naszych tutaj sojuszników. Dobra, tylko tak. Jak to zrobić? Jak to zrobić? To jest zagadka. Dwie kulki i armatka. Mogę to tu przesunąć? Mogę to tu przesunąć. Czyli to daję tu. To możemy przesunąć tu. O, w to miejsce.
Teraz to pójdzie tu. To kurczę, jak to zrobić, żeby to poszło tu? To musimy przesunąć jeszcze w tamtą stronę. Nie w tą. Nie w tą. O kurde. O, no właśnie, o to chodziło. W sumie długo mi to nie zajęło, o dziwo. Ja akurat w takich klikadełkach, tak jak tutaj, jestem bardzo słaby. Znaczy, może nie słaby, jakbym pomyślał, zapewne to by było spoko i dosyć szybko, ale... No tak na wizji, gdy wiem, że goni nas czas. Moje kamienie słoneczne lśnią. Czuję... wspomnienie? Ari, co takiego widzisz? Widzę... Vesani, moje plemię. Tutaj oni prowadzili tutaj badania. Byli uczonymi. Badania? I co, badali korzyści posiadania puchatych ogonów, czy jak? Nie słyszę dokładnie, ale rozmawiają o uświęconej mgle. O pierwotnej, białej mgle, która otaczała wyspę. O wspomnieniach. O Nagakaburosie. Zniknęli. Ruszajmy dalej do kuźni Buru. Być może dowiemy się czegoś więcej. Puchate ogonki? Jezu, naprawdę was przepraszam, że czasem tak parsko. My wiem, że wam się podoba to, że ja tak nie gadam podczas tych cutscenek i tak dalej, ale czasem po prostu nie zdążę wyłączyć mikrofonu. Jak oni coś walną takiego mocnego, to naprawdę szok. Glify są w większości niemożliwe do rozszyfrowania. Krótki fragment pozostaje jednak nietknięty. Proszę, nie zapomnijcie wszystkich tych ważnych prac, które tu przeprowadziliśmy. Jest mało czasu. Skażenie placówki czarną mgłą postępuje, ale nasze badania są zbyt ważne, by je stracić. Kule wspomnień powinny pozostać nienaruszone. Mogę mieć tylko nadzieję, że golemy. Tekst nagle się urywa. Więc no właśnie, te postacie niektóre naprawdę takie teksty walą, że po prostu no cud, miód i malinki. I teraz na pewno już... mogę gadać, czy nie mogę gadać? Zdaje się, że twoi przodkowie byli całkiem pracowici. Jest tu coś jeszcze. Jakaś dziwnego rodzaju stagnacja. Czy to czarna mgła? Nie. To coś innego. Wygląda na to, że skarbiec nie ma źródła zasilania. Pylony też są zupełnie ciemne. Więc włączmy te światełka. W sumie święta idą, trzeba światełka włączyć. To jest teleport. Gdy podchodzisz do teleportera, wyczuwasz w swoim umyśle obcą jaźń. Na początku wdziera się przemocą, a potem wybrzmiewa ciepłym i dźwięcznym głosem. Witaj. Chcesz udać się do czarowni golemów, memorium czy do silosu świetlnego? Nigdzie nie możemy niestety iść. Jak sobie życzysz, będę czekać na twój powrót. Niestety nigdzie na razie nie możemy iść. Tu jest czytaneczka, z tego co widzę. Dziennik badań Vesani. Dzień 237. Strasznie tęsknię za domem, lecz nasze badania prowadzone z naukowcami z Heli są iście rewolucyjne. Biała mgła jest jeszcze bardziej intrygująca niż w początku sądziliśmy. W połączeniu z naszymi zaklęciami transferu pamięci okazała się doskonałym przewodnikiem. Wykorzystanie tej technologii przyniosłoby długofalowe korzyści Vesani, a nawet całemu światu. Dlatego tak ważne jest, byśmy kontynuowali swoją pracę. Dzień 384. W skarbcu jest wyjątkowo cicho i zimno. Szkoda, że nie wybraliśmy innego miejsca na nasze badania, ale powinniśmy się cieszyć, że mieszkańcy Heli pozwolili nam przebywać choć tutaj. Nasza współpraca opiera się na obopólnych korzyściach dzięki dzieleniu się wiedzą i dostępie do ich technologii. Mam jednak wrażenie, że sceptycznie podchodzą do naszych prawdziwych intencji. Biała mgła będzie kluczowa, a nasze dokonania zostaną zapamiętane jako całkowita rewolucja. Fajnie, fajnie. Czyli Vesani nad czymś tu pracowali, a dokładnie nad białą mgłą, która była przewodnikiem pamięci. I tak jak właśnie wam tutaj chciałem powiedzieć, nigdy już więcej nie spojrzę na te postacie z LoL'a w taki sposób, jaki patrzyłem wcześniej, bezpłciowo.
Dopuszczony pokryty kurzem strażnik pochodzi z minionych czasów, gdy laboratorium tętniło życiem. Laboratorium czy laboratorium? Laboratorium, nie laboratorium, tak jak nasz pan minister powiedział, laboratorium. To jest laboratorium. Dobra, tu mamy przejście. Co jest tutaj? Tu jest wejście na górę, prawda? Prawda. To jest kolejny golem. Zapuszczony. Tak, tak, tak. Może one odżyją, jak coś włączymy. Kolejne wspomnienie Vesani. Oni przekazują golemom jakiś rodzaj energii. Vesani czerpią ze swoich wewnętrznych umiejętności. Oni przekazują emocje. Myślisz, że potrafiłabyś zrobić to samo? Ja nie jestem pewna, ale rozglądajmy się dalej. Mogę nauczyć się więcej. Czyli Ari zdobędzie kolejną moc. Dobra, to jest to samo. Pierwsza walka. Ano. A ty gagatku, nie. Ja jestem tutaj Vesani, proszę mnie. O kurde, dwóch. Fuck. No dobra. Będą dwie walki, prawda? No oczywiście, że tak. Poznajcie łowcę. Chyba dzisiaj nie było walki jeszcze. Bij ta se brał 822. O kurde. O, już nie było przyjemne. Ale czy ty możesz go szczarmować? Nie możesz go szczarmować. To jest najszybsze. No dobra. Który ma najmniej życia? Ty masz. Szybkość lisa. Szybkość lisa. No już niestety drugiej, której nie było. Ari się uleczyła przynajmniej. Tyk, 1529 krytyk. Kto następny? Tylko szkoda, że ten panicz już niestety nam umrze. Raczej nie ma szans, żebyśmy go dopadli pierwsi. Ty uderzysz Brauma teraz? Nie, ty się zbufujesz. No lipa wyszło z tym, bo pewnie to go zabije. O kurde, wszyscy zyskali moc ataku. Może jednak MFK coś tu działa. Kurde, no bez jaj. Shit happens. Skąd ty masz 50 ataku? Czy 50 przeładowania? Tego nie wie nikt. Czy ty masz odporność na... Nie, nie masz odporności. No dobra. To zrobimy to w ten sposób. Tylko no bardzo mi to teraz nie pasuje. Musimy go atakować normalnie. No lipa wyszła straszna. Ale dostał ogłuszenie, więc luz. Kurde, miał już klepnięcie, no przecież ja mu zadałem tamto. Jezu, ja nie myślę już dzisiaj. Nie myślisz, Shiro, nie myślisz. Nie myślisz totalnie. Zwalnij to jakiegoś krytyka, co? Vesani. Vesani. Zróbmy to w ten sposób. I więcej mi tam tego już nie używaj. Mogę w sumie tą manetkę tam zaprowadzić. No ale dobra, trudno. 1171? Ładnie. O kurde, ile mu to dało. Pięknie.
Jakby krytyk był, byłoby jeszcze piękniej. Dobra, Ari, zostawiam ci to już w sumie do dokończenia. Wierzę, że dasz radę. I po tobie. Naprawdę wierzę, że dasz radę. 551. Jeden krytyk. Ale jest dodatkowa tura, dobra, nie jest źle. Jeszcze jedna tura. Pięknie. Ten to w ogóle chyba gdzieś tam. Jeszcze jedna tura? Wow! I tu dwa krytyki wpadły. Wyczuwam strach. Ale to już go dokończymy, luz. Braum krytyk za 1164. Wow! W ogóle zmieniłem Braumowi tarczę, tylko wam tego nie pokazałem. Dodałem mu 1500 ataków, więc to jest sporo. No dobra. Bez litości! Zaatakujmy tym, to jest 12 tysięcy DPS-a. Nieważne gdzie, ważne, że tyle DPS-a wpadnie. Dobra, nie ma tam, tam. Oh fuck. Nawet nie ma jak. Wierzę, że kolejna tura. O ty gnoju. MF-kę będziesz tłuk? Masz po nosie. Jeszcze zwiększenie ataku wpadnie. Fuck. Tego mamy słowa. Dobra. Co ci to dało? Osłabienia. Zadaje 278 nieuchronnych obrażeń przy każdym otrzymanym leczeniu. Dobra, czyli nie możemy się leczyć teraz. No jest lipa pod tym względem. Które zaczynamy się jąkać. To jest w ogóle godzina pierwsza w nocy, ja to nagrywam. Miechowo. Braum, dawaj taunta. Miechowo jest, bo naprawdę jest już późno. No to już będzie chyba ostatni odcinek, który dzisiaj nagram. Przemówiłem dzisiaj, a w tej chwili. Bo znając życie, to się wstanę około 8-9 i nagram kolejny. Dobra, czy ty możesz zadać jakiś dobry strzał? Możesz. A nawet musisz. Krytyk. Pięknie. I dodatkowa tura. Nie zapomnę tego. Możesz walić następnego po pyrze. Kurde, głupio zrobiłem, mogłem tego zaatakować. Dobra, ale w Brauma to nie szkodzi. Dobijaj tego dziada. Nawet głaz pęka. Pięknie. Kolejnego wroga mnie. Brał mu się dostanie. Ile tarczy on dostał? 2700. Nawet się nie spociłam. Mamy potworka. Totalnego potworka. Dobra, ale się udało. Ołtarz energii. I tu jest kolejna recepta. Starożytny zaczarowany tygiel jest nieaktywny. Na jego powierzchni widać trzy wyraźne puste gniazda. Każde opisane znakiem jakiegoś żywiołu. Ognia, ziemi i wody. Nie mamy pieczęci żywiołów niestety. W swej istocie golem jest zwykłym naczyniem. Jeżeli jest dobrze skonstruowany i wzmocniony sferycznymi zasobnikami wspomnień, przeniesienie świadomości do kamienia teoretycznie powinno być możliwe. Z chęcią będę nadal badać infuzję wspomnień. Dobra. Tam jest jeszcze jakiś skarb. Kurde, zostaw mnie. Gołganie, zostaw mnie. Już dzisiaj nie chcę się tłuc z tobą. Tam jest golem. Nie chcę się z tobą tłuc. Zostaw mnie, proszę. Ej, no on przechodzi przez golemy. To jest nie fair. Dobra. O kurde, kolejny jeszcze, no nie. Dobra, kochani, ale tutaj się już niestety żegnamy, ponieważ ja muszę kończyć odcinek, więc wyjdę sobie tędy. Tak więc, z racji tego, że kończymy odcinek. Nic tu nie ma? Nic tu nie ma.
Kończymy odcinek, ale widzimy się już niedługo, bo w następnym odcinku. Dobra, kochani, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu, nie kanału. Non-stop pamiętam o tym. Dzięki wielkie, grał dla was Shiro. Trzymajcie się. Hej, hej.